Dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na błyskawiczny jabłecznik, czy szarlotkę, jak kto woli. Słuchajcie, robi się go naprawdę bardzo szybko i nie przysporzy nikomu kłopotu. Także i dla Elle, i dla leniwych, i dla tych, co nigdy nie próbowali samodzielnie, jak najbardziej ten przepis się nada. Co będziemy do niego potrzebować? Mąkę, olej, 2 jajka, cukier i cukier waniliowy, maślankę, proszek do pieczenia, cynamon, opcjonalnie cukier trzcinowy, może być również zrobiona kruszonka. Ja dzisiaj będę robiła właśnie z cynamonem, z cukrem trzcinowym oraz do tego dodam płatki migdałowe i orzechy. Oczywiście król naszego programu, czyli jabłuszka, pocięte już są nie w ćwiartki, tylko w takie ósemki powiedzmy. Ile dacie jabłek, to od Was zależy. Placek jest bardzo wilgotny, dlatego im więcej dodacie jabłek, tym wzmoże to jego wilgoć. Jest naprawdę przepyszny i na takie szybkie co nieco jak najbardziej się nadaje. Możecie tych jabłek dać mniej, możecie dać więcej, to od Was też zależy. Przygotujcie sobie blaszkę wyłożoną papierem i przede wszystkim włączcie piec na 170 stopni, tak żeby zdążył się nagrzać, bo my błyskawicznie przygotujemy całe ciasto. Dobrze, od czego będziemy zaczynać? Najpierw wymieszamy mokre produkty. Nie potrzebujemy tutaj żadnego miksera, bo jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie wymieszanie naszych produktów. Do oleju dodajemy jajeczka. Byłoby wpadło. I drugie. Do tego wlewamy maślankę. Do naszej mąki wsypujemy cukier i cukier waniliowy. I dodajemy 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. I teraz naszą mąkę razem z cukrem i z pozostałymi składnikami przemieszamy. Tak, przemieszamy. Nasz piesek się denerwuje, co tam za oknem się dzieje. Nasze mokre składniki też przemieszamy tak, żeby się połączyły. Łyżeczkę wyciągamy. Wlewamy do naszej mąki mokre składniki. Teraz wszystko ładnie przemieszamy, tak żeby nam się składniki połączyły. Dobrze. Teraz będziemy nasze ciasto. Jak widzicie, ono jest dość gęste. I nasze ciasto teraz będziemy wykładać na blaszkę. Teraz sobie rozsmarujemy równomiernie na brzegi. Jak Wasz piec, bo mój już praktycznie jest nagrzany. Kochani, teraz posypujemy to jabłkami. Tak właśnie posypujemy, nie układamy, tylko posypujemy. Jakie jabłka? Jabłka Boskop. Tak, myślę, że one są najlepsze do wszelkiego rodzaju szarlotek, jabłeczników, dlatego że są lekko kwaskowate, a przy tym po upieczeniu są właśnie fajne, delikatne. I według mnie najlepiej właśnie smakują do szarlotek. Tak zupełnie luźno je rzucamy, jak się ułożą. I tak jak mówiłam, możecie zastosować teraz na wierzch kruszonkę. Ostatnio miałam z kruszonką, więc mówię, dzisiaj coś zmienimy.
i zrobimy bez. Za to na wierzch posypiemy cynamonem. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was nie lubi cynamonu, to jak najbardziej nie potrzeba. Cynamon jest bardzo zdrowy, przyspiesza metabolizm, także jeżeli jesteście na diecie, to jak najbardziej ten cynamon jest dobrym składnikiem, który spowoduje, że takie ciacho nie będzie wcale takie ciężkie i szybciutko się nam przetworzy. No, ja ostatnio jestem pasjonatką cynamonu, dodaję go wszędzie, ale to tak chyba jest, organizm czegoś potrzebuje i sam się domaga. Na wierzch sobie posypiemy jeszcze delikatnie cukrem trzcinowym. Dosłownie dwie łyżki najwyżej. Przysypiemy sobie płatkami migdałowymi. I orzechami włoskimi. I będzie tak na bogato. Oczywiście tych dodatków nie musicie dawać, jeżeli nie macie akurat w domu, ale to już jest taki naprawdę fajny, wzbogacony przepis na szarlotkę, czy też placek z jabłkiem, różnie to można nazwać. Słuchajcie, 170 stopni na 50 minut wkładamy, a później będziemy smakować te pyszności. Proszę bardzo, kochani. Piękna, pyszna nasza cynamonowa szarlotka. Nasz cynamonowy jabłeczniczek otworzymy. Poczekamy teraz, aż wystygnie. Jak wystygnie, jeszcze delikatnie przyprószymy pudrem. Zobaczcie, pięknie. Przyprószymy delikatnie cukrem pudrem. Pachnie nieziemsko. Same pyszności, a potem będziemy próbować. Słuchajcie, do takiej szarlotki możecie oczywiście użyć cukier puder, możecie polukrować, można dodać bitej śmietany, loda waniliowego. Same po prostu pyszności. Jak będziecie to komponować, to od Was zależy, od Waszej pomysłowości, od tego, co macie w domu, co macie w lodówce. Zawsze trzeba próbować, bo wychodzą cuda. Dobrze, kochani, delikatnie przyśnieżymy naszą szarlotkę. Słuchajcie, cynamon robi swoje. Po prostu poezja. Pięknie. Dobrze, tyle starczy. I otóż mamy nasze cudeńko. Słuchajcie, zachęcam Was do upieczenia tego placuszka, bo jest mega szybki. Jak widzieliście, bez problemu się go robi. A smakuje cudownie, jest cudownie wilgotny. Jabłka jeszcze potęgują tą wilgoć. Także naprawdę warto spróbować. Jeżeli filmik Wam się podobał, zapraszam do kolejnych. Łapka w górę, subskrybujcie kanał, polecajcie innym znajomym i zapraszam Was serdecznie na kolejne filmiki.